Zobaczcie, tak wyglądają studzienki, które znajdują się w Rzymie. Ale nie o tym chciałabym dzisiaj rozmawiać, o wodzie, o studzienkach, tylko chciałabym z Wami porozmawiać na temat, kochani, weekend w Toskanii, albo tydzień w Toskanii, o tak możemy powiedzieć. Stanę sobie tak, żebyście widzieli ten piękny zameczek, zamek z XV wieku. Można go odwiedzić teraz codziennie, można sobie go zobaczyć, jakby ktoś był tutaj w Ostii Antycznej. Dzisiaj samoloty latają z częstotliwością co 3 minuty nad Ostią Antyczną. A ja się wybrałam tutaj na teren Borgo di Ostia Antica, żeby Wam nagrać ten filmik. Będę musiała się spieszyć i później przejdę na teren właśnie parku archeologicznego w Ostii Antycznej. Tam dokończę ten filmik. No to nic, zaczynamy. Sprawdziłam dla Was, jakie są drogie apartamenty, tygodniowe apartamenty w Toskanii. Toskania to jest region we Włoszech, najbardziej znany na świecie, z wspaniałych uroków, cudowne tam są tereny, z oliwek, z oleju, słynne ze smacznej kuchni, słynne z wspaniałego wina i wspaniałych serów. Więc jeżeli mamy się wybierać gdzieś i odpocząć na długi weekend albo na tydzień czasu, to właśnie polecam Wam ten region. Ja w Toskanie mieszkałam przez 2 lata, czyli mieszkałam dokładnie w Alto Pascio, więc miałam rzut beretem po prostu do różnych miasteczek: Pisa, Monte Catini Termini, Siena, Luka. A to fotki z albumu rodzinnego, jak mieszkaliśmy w Toskanii, to od czasu do czasu szliśmy zjeść coś pysznego. Tutaj akurat byliśmy na obiedzie w Monte Carlo. Monte Carlo znajduje się obok Alto Pascio. Takie były widoki, jak jedliśmy na gaj oliwny. Jak wyjeżdżaliśmy z tego miasteczka, to przejeżdżaliśmy tą drogą. A tutaj to jest miasteczko Alto Pascio, tutaj na tym zdjęciu. Tutaj widok z tarasu, z domu, w którym mieszkaliśmy. No a tutaj było właśnie święto chleba w Alto Pascio i takie oto były produkty. Ja jeszcze taką torbę sobie kupiłam wtedy i chleb, także Alto Pascio słynie właśnie z chleba. A tutaj jesteśmy już w Luka, ja z moim mężem Alessandro. Na tej fotce jesteśmy w Siena, przy jakiejś tam studni i też to jest fotka ze Sieny. Następna fotka będzie z Luka. O, tutaj taka mała fotka. No i w Luka też pofotografowałam jedzenie. Jak widzicie, wspaniałe jedzenie, pyszności. Tak to wygląda. W mieście Luka spotkacie takie sklepy, takie bary z takim oto jedzeniem. Mówiłam Wam, że Luka jest obtoczone murami, więc tutaj widok na Luka z tej dróżki. Tutaj jest Collodi, byliśmy w parku Pinocchio do zwiedzenia i też w Collodi są takie maski, można usiąść, zrobić sobie fotkę i też to jest fotka z Collodi. A następna fotka jest z Florencji. Ecco. Nowych widzów na moim kanale serdecznie zapraszam do subskrybowania. Ja tutaj mieszkam od 34 lat, ale był taki okres w moim życiu, że mieszkałam 2 lata w Toskanii, w Alto Pascio, tak jak na początku powiedziałam. Bardzo dużo zwiedziłam, prawie cały region. Każdy weekend wyjeżdżaliśmy z mężem odwiedzić nowe miasto. No i mieszkałam trochę w Polsce, ale tak w ogóle, no to ja tutaj mieszkam od 1989 roku. Dzisiaj na terenie wykopalisk archeologicznych jest bardzo dużo wycieczek, ale każdego dnia jest bardzo dużo wycieczek. No tutaj mam troszeczkę spokoju, mogę dalej z Wami rozmawiać, więc sprawdziłam ceny, pobyt w apartamencie. Na przykład w Luka, to jest bardzo słynne miasto w Toskanii. Taki apartament, 2 pokoje na
cztery osoby, czyli dwie dorosłe i dwoje dzieci, tak wpisywałam w wyszukiwarce w Bookingu i wyszły mi apartamenty od 350 euro za apartament za 5 nocy. No oczywiście w zależności, w którym regionie miasta sobie wynajmiemy taki apartament. Zobaczcie, jak u nas jest pięknie na terenie tych wykopalisk archeologicznych. Tutaj się zachowały naprawdę bardzo dużo. Zachowało się bardzo dużo właśnie takich murów. Ja tutaj przejdę z wami w jedną taką uliczkę i dalej będę z wami rozmawiać. A przy okazji się delektujcie pięknem Ostii Antycznej. Wracając do tematu. Ja tak rano sobie pomyślałam, że powiem wam, jakie są ceny w Toskanii apartamentów, bo z mojego punktu widzenia, jeżeli na przykład jedziemy całą rodziną na cały tydzień do Włoch, a polecam region Toskany, bo tam mieszkałam i przez 2 lata i naprawdę jest cudowne miejsce, najpiękniejsze na świecie. Zobaczcie, jak dużo się zachowało w Ostii Antycznej. Naprawdę bardzo dużo. Wprowadzam was w takie właśnie zakamarki, gdzie jeszcze was nie wprowadziłam. Zaraz zobaczymy, jak się nazywa ta część wykopalisk archeologicznych. Insula del Soffitto Dipinto. O, zobaczcie. Tutaj to jest Dipinto. I tak kiedyś to wyglądało. Wracamy do tematu. Ja tutaj wziąłem pod uwagę apartamenty, bo z mojego punktu widzenia, jeżeli jedziemy na cały tydzień do Toskanii, to opłaca się wynająć apartament dwupokojowy. Na przykład jesteśmy 4 osoby. Ja tam wpisywałam 2 osoby dorosłe, 2 dzieci, ale nieważne, mamy 2 pokoje. Wpisywałam 2 pokoje. Wówczas taniej nas to wyniesie. Poza tym w takim apartamencie mamy wszystkie udogodnienia. Mamy też kuchnię, mamy łazienkę. No i oczywiście idziemy sobie do supermarketu, kupujemy sobie to, co nam jest potrzebne do jedzenia. Robimy kanapki i wyruszamy z plecakiem na zwiedzanie miasta. Innym miastem, który polecam, żeby polecieć i tam zamieszkać, to jest Pisa. A tak w ogóle to chciałam wam powiedzieć, że z Lucca, z Pizy czy z innych miast w Toskanii jest dobre połączenie z Florencją. A Florencja to też jest kolebka kultury włoskiej. Tam mamy naprawdę bardzo dużo do zwiedzenia. Ja tam bardzo często przebywałam we Florencji. Mąż pracował we Florencji, jak mieszkaliśmy w Alto Pasio. Florencja jest o tyle piękna i lepiej się zwiedza w porównaniu do Rzymu, że te wszystkie zabytki są tak blisko siebie. Na przykład w Rzymie to trzeba przejść kilometry, żeby z jednego miejsca pójść do drugiego. Na przykład od Koloseum do Piazza Navona jest prawie 3 kilometry. Już nie mówiąc inne miejsca. We Florencji jest właśnie wszystko tam na miejscu. Także jeżeli my zamieszkamy w Lucca, czy w Monte Catini Terme, czy w innym mieście, gdzie jest bardzo dobre połączenie pociągu z Florencją, to czemu nie? W takich miastach te apartamenty są tańsze niż we Florencji. Zadasz mi pytanie, ile kosztuje bilet pociągiem na przykład z Pizy do Florencji. Taki bilet pociągiem kosztuje 8 euro i 50 centów, 70 centów, w zależności jaką linią jedziemy do Florencji. Tak samo wygląda cena biletu pociągiem z Lucca. 8 euro, 28, 50. Tak wyglądają te bilety. Dlatego ja polecam wam takie miasta, gdzie jest dobre połączenie z Florencją. Ale też tak jak wam mówiłam, dzisiaj nad Ostią latają samoloty i ja muszę się spieszyć, bo mam odstęp 3 minut. Co 3 minuty leci jakiś samolot. Idę w zakamarki. Przejdę się tutaj, pokażę wam, jak wygląda
z daleka Teatr Starożytnych Rzymian i tutaj Wam też pokażę i dalej będę z Wami rozmawiać i będę szła i będę opowiadać, już nie będę siadać. Jeżeli chodzi o jedzenie, to jedzenie jest średnio drogie, ale oczywiście jak przyjeżdżamy z Polski i kupujemy w Polsce euro, gdzie kosztuje prawie 5 zł 1 euro, no to wiadomo, że dla nas to jest bardzo drogo. Czyli litr mleka płacimy euro 30, no to jak przeliczymy na złotówki, to nam wyjdzie ponad 5 zł. Chleb kosztuje najtańszy 2,90 euro za kilogram, gdyż we Włoszech chleb i bułki kupujemy na wagę. Inne produkty, woda, 1,5 litra wody, najtańsza może kosztować 30 centów, 40 centów, w zależności jaką wodę sobie kupujemy. Jeżeli chodzi o sery, to najtańsze opakowanie serów w takich tanich sklepach, supermarketach, które się nazywają, no już nazwy Wam nie będę podawać, ale są takie tanie supermarkety, to najtańszy ser w opakowaniu 150 gram może kosztować 3 euro. Wykorzystuję moment, bo poleciał już jeden samolot, a teraz będzie leciał za 3 minuty następny. Mam taki głos trochę zadyszany, kochani, a to dlatego, że ja idę szybkim krokiem, ja nie spaceruję. Ja sobie tutaj codziennie chodzę, bo już parę osób wie, osoby, które mnie oglądają od początku, że ja sobie wykupiłam na teren wykopalisk archeologicznych wejściówkę całoroczną, bilet całoroczny, który kosztuje 40 euro. I robię dziennie 10 tysięcy kroków, ale nie zawsze mi się udaje wykonać te kroki. Wczoraj zrobiłam 8 tysięcy, a to dlatego, że wczoraj kropiło, była brzydka pogoda, siedziałam w domu i robiłam inne prace domowe. Ach, jak tu jest cudownie, jaki spokój. Jeszcze grupy turystyczne nie doszły do tego miejsca, bo ja pędziłam. Zobaczcie, jak pięknie kwitną stokrotki. Napiszcie mi, z jakiego miasta mnie oglądacie, jaką macie pogodę. Napiszcie mi cokolwiek pod filmikiem, w komentarzu. Zastanawiam się, w które miejsce mam pójść, żeby stanąć i dalej z Wami rozmawiać. Ale chyba nie będę stawać, tylko będę po prostu z Wami rozmawiać. Wyobraźcie sobie, że tyle razy tutaj byłam, ale na tych schodach nie byłam, bo zawsze pędzę, a warto byłoby wejść tam na górę i tak z góry sobie popatrzeć, prawda? Dobra, no to wchodzimy i dalej rozmawiamy, jeżeli mnie samolot nie zagłuszy. A, jeszcze nie powiedziałam na początku, bo ja mieszkam tutaj w Ostrzej Antycznej i my mamy blisko do lotniska Fiumicino, dosłownie 4 km. I dlatego te samoloty tak latają nad nami, jak mają dobre wiatry, to latają nad nami. Wyobraźcie sobie, że na te schody nie można wejść, bo jest taka oto barierka. Po prostu schody nie są zrobione. Ktoś może spaść. Łańcuchy. Dobra. Ale pięknie ptaszki śpiewają. Och, cudownie. Pobyt w Toskanii to będzie dla Was normalnie coś najpiękniejszego w życiu. Jeżeli ktoś będzie jechał pierwszy raz, to tak się zachwyci tą Toskanią, że całe życie będzie chciał przyjeżdżać do Toskanii. Znam osoby, moje koleżanki, które mieszkają po świecie, które jak przyjechały do Włoch i pojechały do Toskanii, to się zachwyciły tym regionem. Naprawdę, jedzenie jest przepyszne, są przepyszne sery, zabytki, wino, wszystko jest przepyszne, oliwa z oliwek, no i ta ich kultura, ten uśmiech, to nawet nie do opisania. No ogólnie rzecz biorąc, ile może kosztować pobyt takiej czteroosobowej rodziny? Dwoje osób dorosłych i dwoje dzieci.
To wszystko zależy, jakie macie potrzeby. Jeżeli będziecie zwiedzać miasta na nogach, to już zaoszczędzicie na biletach. Jeżeli będziecie sobie robić zakupy w supermarkecie i robić kanapki na cały dzień i wieczorem gorący posiłek w domu, to też zaoszczędzacie dużo pieniążków. Ale jeżeli na przykład idziecie do miasta zwiedzać, na przykład Luka, i po drodze wypijecie sobie kawę, no ja nie wiem, jaka jest droga kawa w espresso w kawiarence w Luka, ale u nas tutaj od 1 euro wzwyż. Może kosztować euro, euro 10, euro 20, maksymalnie euro 50 kosztuje kawa espresso w słynnej kawiarence na Via Condotti Caffè Greco. Ja tam wypiłam kawusie i zapłaciłam euro 50, 1 euro i 50 centów. No to tak tylko wam powiedziałam wstępnie. Poza tym, jeżeli będziemy wchodzić do muzeów, to muzea są bardzo drogie. Ceny poszły do góry ze względu na to, że przez 2 lata nie było nic otwarte i ja myślę, że to wszystkie muzea i prywatne i państwowe odczuły to na własnej skórze. I tak od marca tego roku, 2023 roku, wszystko poszło do góry. Tak samo tutaj bilety w Ostii Antycznej. W 2021 roku kosztował bilet 12 euro, później 14. A teraz od marca zrobili bilet taki grupowy, czyli można zwiedzić wykopaliska archeologiczne w Ostii Antycznej, 3 w Fiumicino i zamek. I nie można kupić innego biletu, tylko trzeba kupić ten bilet za 18 euro. Bo ja się pytałam pana, a jeżeli ja bym chciała tylko zwiedzić tutaj. Tak samo sprawdzałam bilety do innych muzeów, na przykład tutaj w Rzymie. Też wszystko poszło do góry. Konkluzjonalne. Ile może nas kosztować pobyt w Toskanii? Ja nie wliczam w to lotem, jak przylecicie samolotem do Toskanii. Nie liczę tego, bo każdy może sobie kupić bilet w różnym okresie czasu i różnie zapłacić za ten bilet. Więc jeżeli zapłacimy za 5 dni minimum 400 euro apartament na 4 osoby, doliczymy sobie wejścia do muzeach, do przejazdy autobusem w jakimś mieście albo przejazd pociągiem, na przykład 3 osoby, w jedną stronę kosztuje 8 euro bilet na przykład z Luka do Florencji, więc w obie strony 16 euro. No to my musimy co najmniej mieć w kieszeni następne 400 euro, żebyśmy mogli po prostu coś zobaczyć, przemieścić się, no bo 5 dni być w jednym mieście to jest nuda. Zobaczymy w jeden dzień Luka, pochodzimy, a później co? Siedzieć i się wygrzewać, chyba że ktoś się chce wygrzewać w słoneczku, to czemu nie? To oczywiście, że może. Nie wiem, czy tam wejść, czy nie. Zastanawiam się, w które miejsce jeszcze z wami pójść, żebyście zobaczyli coś. Może tędy będę szła. No to mamy te 500 euro, bo ja tak już taki lepszy apartament liczę, 350, 400, 500, powiedzmy, że 500 euro apartament na 5 dni i 400, no to 900 euro. I teraz doliczymy samolot, no to możemy sobie powiedzieć, że taki pobyt 5-dniowy całej rodziny może kosztować 1500 euro, no nie wiem, w jakiej cenie bilety kupicie, ale są bilety, które kosztują 100 euro tam i z powrotem, a są bilety, które kosztują 200 euro. Nie brałam pod uwagę przyjazdu do Włoch samochodem, bo to jest inna sprawa, są inne koszty i naprawdę nie polecam jechać na 5 dni samochodem, bo trzeba po prostu zregenerować siły.
żeby później jeździć i zwiedzać. Druga sprawa, sprawdziłam, jakie są drogie parkingi. Jeżeli chodzi o Luka, to najtańszy parking za godzinę może kosztować 50 centów. Najtańszy, ale są droższe. Jak pojedziemy do Pizy, to najtańszy parking za godzinę w Pizie kosztuje 2 euro i 50 centów. We Florencji najtańszy parking kosztuje 4,50 euro. Także ceny są niesamowite za parkowanie samochodów. Poza tym są strefy w każdych miastach. Ciężko znaleźć parking. Parkingi strzeżone są bardzo drogie, więc się nie opłaca jechać samochodem na kilka dni, żeby zwiedzić region. Wystarczy sobie polecieć samolotem, wynająć apartament i korzystać z komunikacji miejskiej, lokalnej. O to mi chodzi. Dziękuję za obejrzenie filmu. Życzę miłego dnia, miłego tygodnia, miłego popołudnia. Nie wiem, o której godzinie mnie będziecie oglądać i widzimy się na następnym filmie.